Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa. Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia Lucyna Olejniczak. Lilie Królowej. Tom pierwszy. Siostry. Czyta Joanna Gajur. Prolog. Litwa, rok 1382. To ranny jastrząb uratował życie ośmioletniej Mildy. Wiele lat później, kiedy była już dorosła i mieszkała w obcym kraju, często zastanawiała się, czy owo ocalenie było dla niej błogosławieństwem, czy też wręcz przeciwnie, przekleństwem. I czy to właśnie nie ona sama, jasnowłosa, głupiutka, milda, przygarnąwszy drapieżnego ptaka, nie zaprosiła do rodzinnej osady bezlitosnej Ragany, bogini śmierci i przeistoczenia. Bo przecież ragana potrafi przyjąć wiele postaci. Na jastrzębia natknęła się pewnego poranka na łące nad zasnutą mgłą rzeką, gdy z zawieszonym na plecach wierzbowym koszem zbierała zioła dla matki. Ptak leżał w wysokiej trawie, wydając cieniutkie odgłosy, jakby piszczał. Dziewczynka przyklękła nad nim. Wpatrując się w drapieżnika z mieszaniną współczucia oraz zwykłej dziecięcej ciekawości. Leżał na boku, szaro-popielaty, z niemal białym upierzeniem na brzuchu. Dziwnie delikatny i bezbronny. Miał zakrwawione skrzydło i dla Mildy było oczywiste, że nie przetrwa w tym miejscu nawet dnia. W okolicy roiło się od lisów. Aż dziwne, że żaden z nich jeszcze nie dobrał się do bezbronnego ptaka. A jeśli nawet nie padnie ich łupem, wkrótce zginie z głodu. Bardzo cię boli? Spytała łagodnie, odgarniając z czoła jasne włosy Kto ci to zrobił? Uderzyłeś się o gałąź? Jastrząb rzecz jasna nie odpowiedział. Wiedziała już, że tak się dzieje jedynie w bajkach, jednakże mildzie wydało się, iż spojrzał na nią błagalnie, pomarańczowo czarnym, paciorkowatym okiem, jakby prosił o pomoc. No i w tym momencie wszystko zostało przesądzone. Wiedziała, że nie może go tak zostawić. W końcu nadano jej imię na cześć bogini miłości, prawda? Od zawsze opiekowała się chorymi zwierzętami wraz z matką, która nauczyła ją wszystkiego, co dziewczynka powinna była na ten temat wiedzieć. Wprawdzie zdawała sobie sprawę, iż ojciec nie pozwoli trzymać w domu czegoś, co poluje na jego kury i może zaniepokoić opiekuńczego węża, który miał swą siedzibę w głównej izbie pod progiem, ale w jednej chwili ułożyła sprytny plan. Ukryje ptaka w starej szopie po dziadku. Tak, zdobędzie jakąś klatkę, o to nie powinno być trudno, ponieważ hodowali króliki, i będzie się nim opiekować, póki ptak nie wyzdrowieje i nie uleci radośnie prosto w niebo. Tak to sobie przynajmniej wyobrażała tego zamglonego poranka. Zastanawiała się tylko, czy jastrzębie prócz surowego mięsa jedzą coś jeszcze. Na przykład jakieś resztki ze stołu, które mogłaby pokryjomu zbierać po posiłkach i zanosić do szopy. Rozejrzała się, aby mieć pewność, że nikt jej nie obserwuje, i czując szybsze bicie serca, zsunęła z ramion lniane szelki kosza. Nad jej głową zaczęły krakać wrony, gdy delikatnie unosiła ciepłe, pulsujące ciało. Czy powie o Jastrzębiu młodszym siostrom? Nie, nie powie. Po pierwsze, mogły się wygadać, po drugie zaś to będzie jej tajemnica. Uważając na szpony i dziób ptaka, ułożyła go w koszu. W tym momencie gdzieś w krainie bogów i demonów rozstrzygnął się jej los. Śmierć zawitała do wioski w dniu zaślubin Alanki starszej siostry Mildy. Było późne lato, upalne i duszne. Przez wiele dni po jasnym niebie przetaczały się gwałtowne burze, co, zdaniem wróżbitów oraz starców, świadczyło o niezadowoleniu i niepokoju potężnego Andaja. Jak miało się okazać kilka lat później, zły humor boga był uzasadniony. Bo nadchodziły drastyczne zmiany w niebieskim panteonie, lecz wtedy jeszcze nikomu w osadzie nawet się o nich nie śniło. Groźne pomruki Andaja tradycyjnie powiązano więc z upadkiem obyczajów, a kapłani, jak to oni, zaczęli narzekać na niewystarczające ofiary. Ale tak naprawdę nikt się tym szczególnie nie przejmował wszyscy oczekiwali za ślubin Alanki. Zwykle większe uroczystości urządzano wczesną jesienią, już po zakończeniu prac w polu, lecz tym razem należało się pospieszyć. Za kilkanaście dni miała wyruszyć książęca wyprawa pod wodzą Wielkiego Kejstuta na tereny zamieszkane przez Prusów i wszyscy mężczyźni z okolicznych wiosek musieli w niej uczestniczyć. Także narzeczony Alanki, Jonas. Naturalnie dziewczyna nie miała nic do powiedzenia w kwestii wyboru kandydata na męża, ale trzeba przyznać, że mogła trafić o wiele gorzej. Jonas należał do bogatego rodu. Na tyle bogatego, że jego członkowie mieli swój własny dom poza obrębem osady, otoczony palisadą i z szerokim dziedzińcem. Ojciec chłopaka, gruby i wiecznie podpity Oleg, pośredniczył w handlu niewolnikami, co było całkiem dochodowym zajęciem, bo z zachodu napływało ostatnio coraz więcej żywego towaru, zwłaszcza pruskich i polskich kobiet oraz dzieci, za które kupcy z południa oferowali wysokie ceny. Tak więc zaradny Oleg szybko się wzbogacił. Z tego powodu ojciec Alanki i Mildy niezbyt go lubił. Uważał, że ten krętacz nie jest wart łupiny z cebuli. Ale szybko zmienił zdanie, kiedy młody Jonas wysłał do niego swatów z darami, by zgodnie z obyczajem kupić sobie narzeczoną. Milda pamiętała wielkie poruszenie, kiedy pod dom zajechały dwa wozy zaprzężone w białe woły. W drewnianych skrzyniach leżały futra niedźwiedzie, sobolowe i lisie, dwie głowy turze i poroża jeleni. Poza tym broń dla ojca, a dla matki zwój cienkiego płótna. Potrzeba było czterech sług, by rozładować wozy. Większość rzeczy pochodziła z napadów na ziemię ruskie, przez to podarki zdawały się jeszcze cenniejsze. Ojciec przyjął wszystko, nawet nie kryjąc satysfakcji, i zaprosił narzeczonego oraz swatów na ucztę, podczas której ustalono dzień zaślubin. Dziewczęta nie miały prawa brać udziału w tych ceremoniach, to też podglądały tylko gości przez szpary w ścianach i z Chichotem wymieniały uwagi na temat narzeczonego. Jonas nie był tak gruby jak jego ojciec ale zanosiło się na to, że niedługo będzie go przypominał. Miał szeroką, dobroduszną twarz i jasne włosy, które niesfornie opadały mu na czoło. Prawdę mówiąc, Mildzie nieszczególnie się podobał. Ale Alanka wydawała się uszczęśliwiona, jakby trafił jej się jakiś książę. Miała nadzieję, że jako pierwsza żona będzie dla niego najważniejsza. Co do reszty rodziny... Przeważało zadowolenie. Dom Olega był zamożny, więc wszyscy na tym skorzystają. Nawet Aldona, trzecia żona ojca Alanki, zwykle niechętna obcym i ogólnie ze wszystkiego niezadowolona, uznała, że to dobry konkurent do ręki pierwszej córki jej męża. Kiedy odjechał, rozpoczęły się przygotowania do zaślubin. Solono i wędzono mięsa oraz ryby, pieczono chleb i ciasta. Dokładnie uprzątnięto obejście. Wyniesiono nad rzekę kupy popiołu i gnoju, pozbierano wszystkie deski oraz wiadra. Część z tego wszystkiego trafiła do szopy dziadka, co pokrzyżowało mildzie plany związane z jastrzębiem. Musiała przenieść ptaka do dziupli w rosnącej nad stawem wierzbie. Umieściła go tam w klatce, którą sama uplotła z wikliny. To nawet lepsza kryjówka, gdyż poprzednia znajdowała się zbyt blisko obejścia i kury zachowywały się niespokojnie, wyczuwając drapieżnika. Teraz tajemnica Mildy była bezpieczna. No i nadszedł w końcu długo wyczekiwany dzień zaślubin. Na szczęście tego dnia nie zanosiło się na burze. Według zwyczaju narzeczony porywał pannę młodą z domu rodziców i wiózł ją do siebie. Szesnastoletnia Alanka z rozpuszczonymi włosami, w załusznicach z brązu, w haftowanej sukni spiętej kunsztowną zapinką, wyszła rano do ogrodu, niby to zerwać trochę ruty, ale tam wskoczyła cichaczem do czekającego już na nią wozu. Bracia dziewczyny rzucili się konno w pościg, ale wszyscy wiedzieli, że to tylko część gry. W domu narzeczonego czekano już na przyjazd panny młodej. Była tam Imilda, wystrojona w kwietny wianek i lnianą suknię, trochę zbyt już obcisłą na rosnących piersiach. Dziewczynka obserwowała z ogromnym przejęciem, jak Jonas zatrzymał wóz i podszedł do narzeczonej z płonącym kawałkiem drewna w jednej ręce, i kupkiem piwa w drugiej. Dał się z niego napić przejętej dziewczynie i przekazał jej ogień ze słowami: Oto ogień święty, którego strzegłaś w domu rodziców, teraz będziesz go strzec w moim domu. Później alanką zajęły się kobiety, posadziły pannę młodą na stołku i obmyły jej nogi, a następnie skropiły tą wodą wszystkie kąty jej nowego domu. Co miało go chronić od moru, ognia i innych nieszczęść? O jednym zagrożeniu nie wspomniano. Po dopełnieniu wszystkich obrzędów, gdy już złożono ofiarę z czarnego kozła zmarłym oraz przodkom w pobliskim zagajniku cieni, nadszedł czas na świętowanie. Nad brzegiem rzeki. Pomiędzy ustawionymi tam stołami rozpalono wielkie ogniska, wokół których rozpoczęły się śpiewy i tańce. Podnieceni miodem i piwem mężczyźni klaskali, uderzali się po kolanach, a kobiety pląsały w blasku płomieni przy muzyce bębenków, grzechotek i piszczałek. Mildzie do pełni szczęścia brakowało tylko obecności jednej osoby. Kiedy przyjedzie warnas? zapytała matkę, kiedy powoli zaczęło się już ściemniać. Siedziały przy stole dla kobiet, niedaleko ogniska, opędzając się od dokuczliwych komarów. Nie wiem, mildo, z Wilna daleka droga. Warnas był starszym bratem dziewczynki, synem tatarskiej branki, którą ojciec kupił na targu niewolnych za dwie krowy i trochę zboża. Naprawdę miał na imię Dalius ale z powodu kruczoczarnych włosów mówiono na niego właśnie Warnas, czyli Kruk. Mimo, że był synem niewolnicy, stał się dumą całej osady. Należał bowiem do drużyny samego władcy Wielkiego Księstwa Litewskiego i Ruskiego, która stacjonowała w wileńskiej stolicy. Obiecał przybyć na zaślubiny siostry, jeśli tylko dostanie pozwolenie od wielkiego księcia. Najwidoczniej jednak surowy Jogajła nie pozwolił. Ale na moje święto przyjedzie? nieśmiało dopytywała się Milda. A gdzie tam jeszcze do twoich zaślubin? Jewna miała czternaście lat, kiedy dostała męża, a ty masz dziewięć. W dodatku jewna była. inna. To znaczy. Daj mi spokój, dziewczyno. Nie chcesz potańczyć? Już tańczyłam. To zbierz trochę mis ze stołów. Dobrze. Było to ostatnie słowo, jakie wypowiedziała do matki. Podniosła się z ławy. Była już trochę zmęczona muzyką i krzykami poza tym chciała jeszcze odwiedzić Jastrzębia. Pochwyciła spojrzenie siostry, roześmianej. Rozgrzanej napitkami i pląsami wtulonej w ramię jonasa. Tak, to był jej wielki dzień. Milda naturalnie cieszyła się dzisiaj szczęściem alanki, lecz co tu dużo kryć, w wyobraźni widziała już samą siebie na jej miejscu. Też pragnęła takiej pięknej kijowskiej sukni i załóżnic z brązu zamiast tego głupiego, dziecinnego wianka który jak zwykle kazali jej nałożyć. Marzyła, aby choć raz znaleźć się w centrum uwagi. Jaki będzie jej narzeczony? Zastanawiała się idąc w kierunku zabudowań. Gruby czy chudy? Wesoły czy mrukliwy jak ojciec? Na pewno wybiorą dla niej kogoś piękniejszego i bogatszego niż Jonas, bo przecież ona sama była bardzo ładna. Wszyscy tak mówili. Zebrała kilka mis ze stołów, na których wielu mężczyzn złożyło już ciężkie odpiwa głowy, i tak obładowana ruszyła w kierunku ciemniejących na wzniesieniu chat, które wyglądały teraz jak przycupnięte w polu nastroszone ptaszyska. Czerwona, słoneczna tarcza chowała się za czarną ścianą lasu, śpiewały ostatnie ptaki. Zerwał się lekki wietrzyk, niosąc orzeźwienie po upalnym dniu. Milda nabrała głębiej powietrza, aby pozbyć się drażniącego zapachu dymu, intensywnych woni smażonego mięsa, piwa, spoconych od tańca oraz gorąca ciał. Minęła łaźnię, w której umarł dziadek, oborę, potem stajnie i spichlerz. Zaniosła naczynia do mrocznej, pustej teraz izby, ułożyła je starannie obok paleniska a następnie ruszyła do kryjówki za Numą, aby zabrać stamtąd kawałek surowego mięsa dla jastrzębia. Podkradła je w trakcie przygotowań do uczty. Teraz, gdy wszyscy byli nad rzeką, mogła spokojnie nakarmić swojego przyjaciela, zanim zrobi się całkiem ciemno. Tak będzie z pewnością zachwycony, myślała, grzebiąc pośród odpadków w zaroślach, gdzie ukryła ochłap. Bo ostatnio karmiła go tylko myszami i większymi robakami. Zadowolona z siebie udała się w kierunku stawu. Idąc przez wysoką trawę, nuciła piosenkę, wielokrotnie aż do znudzenia wyśpiewywaną już przy ognisku przez rozochoconych biesiadników, o garbatej staruszce. Co przechytrzyła roga tego pokola. Była to wesoła śpiewka, nawet trochę nieprzyzwoita, lecz dziewczynce zrobiło się jakoś dziwnie w świetle gasnącego dnia. Poczuła niepokój i umilkła. Obejrzała się nerwowo w kierunku rzeki. Kilka osób wciąż tańczyło, ogniska płonęły, jej ojciec ściskał się z ojcem Jonasa. Można by pomyśleć, że są najlepszymi w świecie kompanami. Na pozór nic się nie zmieniło, a jednak Milda miała wrażenie, iż pomiędzy tamtym hałaśliwym brzegiem a łąką istnieje jakaś niewidzialna przegroda, jakby oddzielająca dwa odrębne światy jasności i mroku. Im bardziej oddalała się od pierwszego, tym głębiej pogrążała się w tym drugim i coraz ciężej robiło jej się na duszy. Jeszcze nie mogła tego wiedzieć, ale tak naprawdę właśnie opuszczała tamten świat na zawsze. Zapewne, gdyby nie to, że musiała nakarmić swojego ptaka, najchętniej zawróciłaby do swoich. Jednak była na to zbyt sumienna. Miałaby stchórzyć? Nie, nie ona! Nie milda! Poważna nad wiek. Obowiązkowa i mądra. Skoro już zdecydowała się zaopiekować jastrzębiem, nie mogła teraz się poddawać dziecięcym strachom. Przecież nawet jeszcze się nie ściemniło. Nabrała głębiej powietrza i przyspieszyła kroku, starając się nie patrzeć na pas lasu, który wyglądał teraz jak palisada ponurego nawiedzonego przez złe duchy grodu. Minęła wreszcie łąkę i weszła na porośniętą mchem ścieżkę, która, wijąc się pomiędzy brzozami, prowadziła nad staw. Wokoło panowała nienaturalna cisza. Umilkły ptaki. Żaden zwierzak nie zaszeleścił w zaroślach. A najgorsze, że miała wrażenie, iż jest obserwowana. Ale przecież nikt na nią nie patrzył, a jeśli nawet patrzył, musiał to być ktoś z osady. O któż by inny? Obcy. Poczuła, jak po plecach przebiega jej zimny dreszcz. Na samo wspomnienie tego słowa. Rok temu w okolicy kręcił się dziwny człowiek. Nazywano go właśnie obcym. Był wysoki, chudy, miał długie, czarne włosy. I widziano, jak z daleka przygląda się dzieciom. Nikomu nie udało się go schwytać. Mówiono o nim, że jest włóczęgą, wędrownym wróżbitą, szpiegiem, zbiegiem, a nawet leśnym demonem. Opowieści o obcym, których Milda wysłuchiwała wieczorami przy ogniu paleniska, sprowadzały potem na nią złe sny. Jej oraz innym dziewczynkom nakazano uważać na tego człowieka, Ponieważ najprawdopodobniej krzywdził dzieci. Mniej więcej w tym czasie dużo mówiło się o grupce ludzi, włóczęgów pod przewodnictwem kapłana, którzy porywali maluchy, po czym oślepiali je albo odrąbywali im stopy, aby tak okaleczone żebrały dla nich w bogatych dworach. Wprawdzie sprawców złapano i powieszono w Wilnie. Jednak mało to podobnych ludzi chodzi po ziemi. Znajdowała się już prawie przy samej wierzbie i głupio byłoby wycofać się właśnie teraz. Ukryty w dziupli ptak chyba wyczuł mięso albo rozpoznał jej kroki, bo zaczął kwinić. Nie mogła teraz uciec. Z mocno bijącym sercem podeszła do drzewa. Jastrząb zaczął szarpać się w klatce, najwyraźniej zniecierpliwiony. Położyła na trawie mięso i ostrożnie wydobyła klatkę z dziupli. Trzęsącymi się dłońmi rozsupłała sznurek mocujący prowizoryczne drzwiczki. Jeśli zaatakuje mnie obcy, nikt nie usłyszy mojego krzyku, myślała gorączkowo. Jak na złość sznurek był tak splątany, że w zdenerwowaniu nie mogła sobie z nim poradzić. Kiedy wreszcie jej się to udało, wydała z siebie pełne ulgi westchnienie. Sięgnęła po kawałek mięsa i szybko wrzuciła go do klatki. Zamknęła drzwiczki, zawiązała na nich kilka pospiesznych supów, coraz bardziej przekonana, że ktoś ją obserwuje. Jeszcze tylko chwila. Zaraz znowu będę nad rzeką, pocieszała się w myślach. Jastrząb zaprotestował, gdy gwałtownie uniosła klatkę i wypchnęła ją na powrót do dziupli. Nie zawracała już sobie głowy tym, czy ułożyła ją równo. Gotowe. Wytarła brudne ręce o trawę i szykowała się już do pospiesznego powrotu, kiedy naraz doszedł do niej ostry trzask łamanych gałęzi. Zamarła, wpatrzona w linię drzew. I wtedy ujrzała, jak z gęstwiny starych świerków wyłonił się olbrzymi czerwony smok. A przynajmniej tak jej się w pierwszej chwili zdawało. Była bowiem przekonana, że właśnie ma przed sobą olbrzymiego ognistego żmija, baśniowego stwora, którym starsze kobiety straszyły niegrzeczne dzieci. Bardziej zdumiona niż przestraszona, Głośno wypuściła powietrze z ust. Och! wyszeptała. Lśniący krwawą czerwienią rogaty stwór wystawił łeb spośród zarośni, ciekawie rozglądając się wokół. Dziewczynka stała zaskoczona i zafascynowana, nawet nie mogąc się poruszyć. Smok postąpił dwa kroki do przodu, ciężko i mozolnie kołysząc się na boki. A ona tylko patrzyła niczym we śnie, z którego nie można się przebudzić. Dopiero po kilku chwilach dotarło do niej, co tak naprawdę widzi przed sobą. To był koń. Siwy koń, bojowy rumak, zakuty w stali, pokryty białym, upstrzonym pajęczynami i liśćmi kropieżem, z i kitą piór na łbie. Zachodzące słońce nadawało blachom czerwony poblask, przez co oczami wyobraźni zobaczyła smoka. Na koniu siedział mężczyzna z brodą rudą jak święty płomień i patrzył wprost na mildę. Chciała krzyknąć, lecz z jej ust wyrwało się tylko kolejne ciche westchnienie, zakręciło jej się w głowie i poczuła mdłości ze strachu. Obok brodacza wyrosły inne konie, wreszcie zrozumiała. To rycerze okrutnego Boga, którego oni sami nazywali w pieśniach Kyrie Eleison Krzyżacy. Każde dziecko słyszało o tych rycerzach w białych płaszczach z czarnymi krzyżami i o ich niesłychanych zbrodniach. Tylko do tej pory Mildzie wydawało się, że tamci istnieją jedynie w opowieściach, że nie są prawdziwi. Teraz widziała ich z całą wyrazistością, aż po najmniejsze wgniecenia na blachach pancerzy. Rudobrody mężczyzna wciąż patrzył na nią z nieruchomym wyrazem twarzy ocienionej podniesioną przy hełmu. Jego oczy zdawały się zimne niczym kamyki na dnie strumienia. Dziewczynka dostrzegła paskudną bliznę przebiegającą przez jego czoło aż do nosa. Jeździec nic nie powiedział, na jego twarzy nie zadrgał żaden mięsień. Mildzie wydawało się, że ta chwila trwa całą wieczność. W końcu rycerz powoli uniósł dłoń, którą do tej pory opierał na wysokim łęku siodła, i wciąż przyglądając się dziewczynce, tymi swoimi zimnymi oczami przyłożył do ust palec wskazujący nakazując jej milczenie. Dopiero dużo później zrozumiała, co ją ocaliło tego wieczora. Krzyżacy nie zamierzali jej zabijać ani gonić. Była dla nich tyle warta, co zwykły psiak. Szykowali się do ataku na dorosłych mieszkańców wioski i zależało im na elemencie zaskoczenia. Żadnych gwałtownych ruchów, pościgła ani krzyków przerażonego dziecka. Dlatego przeżyła. Ten z rudą brodą, którego twarz Milda miała zapamiętać do końca życia, warknął coś w swoim dziwnym języku i jego towarzysze spieli konie. Osłupiała Milda patrzyła, jak ruszają powoli, chrzęszcząc żelazem. Konie parskały nerwowo, przeczuwając zbrojne starcie. Mogła się tylko bezradnie przyglądać. Powinna była krzyczeć ile sił w płucach, aby ostrzec bliskich, lecz było to teraz zadanie ponad jej siły. Konie zaczęły się rozpędzać, ziemia zadrżała od uderzeń kopyt. Oddział skierował się ku rzece, gdzie świętowali wciąż jeszcze niczego nieświadomi mieszkańcy. Niedługo potem Milda usłyszała pierwsze krzyki przerażenia i wrzask mordowanych. Część pierwsza Znaki Rozdział pierwszy Wyszehrad, rok 1382 Najgorsze w tym wszystkim jest to, moja panno, że działałaś z całkowitym rozmysłem, ex proposito. Pani Czakszik, Przełożona dam dworu Wyszehradzkiego Zamku patrzyła na dziewczynkę z miną wyrażającą całkowitą dezaprobatę. Jej szeroka, niemal męska twarz, okolona rogatym czepcem, była zeszpecona bliznami. Podobno sprawiły to specyfiki, których tamta używała w młodości, aby się upiększyć. Ale, jak mówiono, nigdy nie była powabna, nawet jako dziewczyna. Wedle słów ojca Alberta, — Piękniejsza raczej jest snut niż z oblicza. Amalia z trudem wytrzymała spojrzenie ochmistrzyni. — Chciałam dobrze — wybąkała. — Dobrze — powiadasz. — Tak, ciociu. — Kradzież nie jest żadnym dobrem, jest obrazą Boga. — Rozumiem. — Nie dość, że to grzech, to jeszcze coś tak paskudnego nie przystoi dwórce. Zdumiewające, że muszę ci tłumaczyć podobne rzeczy. I tak by wyrzucili, albo by zgniło. Zamilcz, smarkulo! Teraz ja mówię! Amalia spuściła wzrok. Za ostro okna komnaty dobiegały odgłosy bębnów i piszczałek. Do zamku zbliżał się orszak młodziutkiego księcia Wilhelma. Zapewne wszyscy są już za bramą, na błoniach, aby powitać przyszłego władcę Węgier. A Amalia... Musiała słuchać teraz kazania z ust groźnej pani Trzaksy, której podobno obawiała się sama królowa Elżbieta. Ochmistrzyni specjalnie wybrała tę właśnie chwilę, wiedząc, że ośmioletnie dziecko najbardziej ze wszystkiego pragnie być teraz z innymi dwórkami i świętować przybycie księcia. Miała to być subtelna tortura. To, że ukradłaś te figi Kontynuowała lodowatym tonem, wciąż stojąc nieruchomo obok kaflowego pieca by podzielić się nimi z pospólstwem potrafię jeszcze jakoś zrozumieć. Nazwijmy to odruchem serca. Choć cały ich kosz dla cyganki, córki wozaka to moim zdaniem gruba przesada. Ale mniejsza z tym, Bardziej przeraża mnie podłość, jaką uczyniłaś kucharce. Potrafisz to jakoś wytłumaczyć? Dziewczynka zwolna pokręciła głową. W swojej sznurowanej po bokach, bogato haftowanej sukni, która była po prostu pomniejszoną wersją stroju dorosłych dam, wcale nie wyglądała poważnie wręcz przeciwnie, jak nigdy dotąd przypominała dziecko. Jej czarne, kręcone włosy okrywały teraz skromny czepek. Ale pani Czaksy dobrze wiedziała, że w tej małej diablicy próżno szukać skromności czy pokory. Amalia była uparta, bezczelna, nieposłuszna i kompletnie tutaj nie pasowała. Gdyby nie łaskawość starego króla Ludwika, który wysoko cenił lojalność nieżyjącego już ojca dziewczynki, bośniackiego barona Mladena. Ta nigdy nie znalazłaby się w otoczeniu młodziutkiej jadwigi przyszłej królowej. Sama pani Trexi by do tego nie dopuściła. Z różnych przyczyn, o których wolała nie myśleć. Za jej rządów przez dwór przewinęło się mnóstwo dziewcząt, pochodzących najczęściej z bogatych i wpływowych rodów, i na pierwszy rzut oka potrafiła rozpoznać te, które mogą sprawiać kłopoty umiała przejrzeć jedna wylot. Na ogół nie zagrzewały długo miejsca na dworze, choćby ich rodziny były bardzo wpływowe. No cóż, należało dbać o poziom dwórek. A niełatwa to praca, gdyż przełożona miała pod sobą prawie sto dziewczyn i kobiet ze wszystkich najważniejszych komitatów Węgier, w tym kilkanaście cudzoziemek. Setka niewiast, prawdziwy rój najprzeróżniejszych niewieścich słabości. Amalia jednak stanowiła twardy orzech do zgryzienia nawet dla niej. Ostatnimi czasy stała się prawdziwą ulubienicą Jadwigi, jej wierną towarzyszką, a to sprawiało, że pani Czaksy chcąc, nie chcąc, wciąż musiała tolerować jej wybryki. Tym razem jednak będzie musiała interweniować u samej królowej. Nie puści tego płazem. Naturalnie zdajesz sobie sprawę, że śmiertelnie nastraszyłaś kucharkę i całą jej rodzinę spytała teraz. Amalia potarła nos. Nie chciałam tego. A czego chciałaś, jeśli można wiedzieć? Żeby nic nie powiedziała o tym, że. Okradłam te figi. To było jednakże poważniejsze niż zwykła kradzież. Amalia została przyłapana przez jedną z kucharek, Marię, kiedy wynosiła ze spiżarni całkiem spory kosz z owocami. Zdumiona kobieta usłyszała, że to dla córki wozaka, więc natychmiast odebrała dziewczynce jej łup i zapowiedziała, że powie o wszystkim przełożonej, czyli pani Czaksy. Wtedy Amalia podobno aż poczerwieniała ze złości i zrobiła coś wyjątkowo głupiego, coś, co jeszcze pogorszyło sprawę. Otóż oświadczyła, iż w takim razie ta cygańska rodzina rzuci na kucharkę klątwę. Klątwy rzucane przez Cyganów potrafiły przestraszyć nie tylko prostych ludzi z zamkowej służby. Ostrzegali przed nimi nawet poważni biskupi, ponieważ na odległość zalatywały siarką diabelskimi czarami. Ci ludzie o śniadych, często wytatuowanych twarzach, z kolczykami w uszach, wróżący z budzili nieufność i strach z powodu swojej odmienności, dziwacznych zwyczajów, tajemniczego pochodzenia. Nie tak dawno temu, bodaj w zeszłym miesiącu, w majestacie prawa powieszono jednego z takich cygańskich czarowników za to, że sprowadził chorobę na krowy pewnego hrabiego. Nic zatem dziwnego, że kucharka przeraziła się nie na żarty. Jakby tego wszystkiego było a i mało, tego samego dnia wieczorem wpuściła do kuchni czarnego kocura, a przecież wiadomo choćby z ksiąg doktorów kościoła, że taką ziemską postać szczególnie upodobał sobie zły. W efekcie biedna Maria zasłabła, osunęła się na kamienną posadzkę, upuszczając chochle, a gdy oprzytomniała, wraz z całą rodziną przeniosła się do innego skrzydła zamku, odmawiając powrotu do kuchni, póki nie poświęci jej ksiądz. To chyba najbardziej wyprowadziło z równowagi ochmistrzynię. Przez ciebie będziemy musieli wezwać ojca Alberta, aby skropił garnki! Pani czaksy nie spuszczała oczu z dziecka, które wpatrywało się teraz w długie, zadarte noski swoich zamszowych trzewików. Miarka się przebrała. Z zewnątrz dobiegły pierwsze wiwaty na cześć Wilhelma. Pewnie wychodził właśnie z powozu. Powinnam zamknąć cię na tydzień w celi o chlebie i wodzie, abyś miała czas na przemyślenia. Amalia zdrętwiała. Nie, wyszeptała. Proszę. Może od jutra? Nie przerywaj mi. I tak byłaby to dla ciebie łagodna kara. Ale nasza umiłowana Hedwig doprawdy nie wiedzieć czemu bardzo cię lubi i już pytała gdzie się podziewasz. Chce cię mieć dzisiaj przy sobie. Nie sprawię jej przykrości, bo kocham ją nad życie. Więc dołączysz do innych. Och! Amalia musiała zapanować nad sobą, aby nie podskoczyć z radości. Ale wiedz, ciągnęła ochmistrzyni, że o całej sprawie dowie się królowa matka. Prawdę mówiąc, była to zbyt odległa w czasie perspektywa, aby zająć teraz dominujące miejsce w umyśle dziewczynki. Najważniejsze, że zaraz dołączy do zabawy. Ma być uczta, popisy akrobatów, no i tańce. Życie znów stało się piękne. I jeszcze coś. Dodała na zakończenie pani Trzaksy, kiedy mała chciała już ukłonić się i odejść. Wieczorem pójdziesz do kucharki, przeprosisz i powiesz, że całą tę głupią klątwę zmyśliłaś. Tak, Ciociu, oczywiście. A teraz zejdź mi z oczu, bo kiedy na ciebie patrzę, czuję się chora. Amalia biegła mrocznymi korytarzami zamku, jakby się obawiała, że surowa ciotka Czaksy, jak nazywały ją dziewczęta, w ostatniej chwili zmieni zdanie. Szerokie rękawy sukni powiewały niczym skrzydła motyla, kiedy mijała kolejne komnaty i zakręty. Nie myślała już o słowach ochmistrzyni. Przyzwyczaiła się do jej kazań. Były jak prawa przyrody. Kiedy jest burza, po prostu rozlegają się grzmoty. Ale burza mija i słońce znów wschodzi. Burzę należy przeczekać, starając się nie przemoknąć do suchej nitki. Pani Trzeksy uwielbiała straszyć dziewczynki opowieściami o zepsutych białogłowach, córach Lota, wiedeńskich nierządnicach, które topiono w Dunaju, jeśli drugi raz przyłapano je na haniebnym procederze opisywanym zresztą przez ciotkę z najdrobniejszymi szczegółami. Problem w tym, że kilkuletnie dwórki nie za bardzo rozumiały, na czym owe grzechy polegają, nawet gdy je im obrazowo przedstawiano. To też traktowały podobne historie jak okrutne i fascynujące baśnie, nie mające nic wspólnego z dworskim życiem. Nie inaczej odbierała je Amalia. Występki jakichś cór czy mieszkańców Sodomy. Pozostawały dla niej niezrozumiałe i najwyżej dziwaczne. Nic ją nie obchodziły. Myślała o lalkach, śpiewie, o tym, która z jej rywalek najładniej haftuje, a która najwyżej podskoczy. Tak, ochmistrzyni i jej kazania były tym, co się zdarzało i co należało przeczekać. Na schodach o mało nie wpadła na młodego czyściciela kominków który niósł wiadro i szczotkę. Chłopak zaklął pod nosem, ale go nie usłyszała, bo już wybiegała na dziedziniec. Natychmiast obskoczyły ją psy, przyzwyczajone, że zawsze ma dla nich jakiś przysmak z kuchni. Nie tym razem. Przystanęła zdyszana i spojrzała na bramę. Była otwarta. Po obu jej stronach stali halabardnicy. Po ich wyprostowanej postawie poznała, że orszak księcia Wilhelma zbliża się do zamku. Zwykle bowiem strażnicy opierali się o mur albo, po kryjomu grali w kości, popijając piwo. A ty nie ze wszystkimi? Usłyszała głos za plecami. Odwróciła się i ujrzała doktora Viscontiego, który wiele lat temu przyjechał na węgry z genui. Starszy mężczyzna mówił w śmieszny sposób, i niczym astrolog zawsze nosił wysoki kapelusz. Miałam rozmowę z ciotką. Oho, poważna sprawa zmarszczył nos wcale nie. Słyszałem, że zrobiłaś ragadca To nawet zabawne zabawne spojrzała na niego ze zdziwieniem. Chyba znowu wypił za dużo wina, bo miał błyszczące oczy i zaczerwienioną twarz. Zabawne, jak łatwo przestraszyć przesądne baby! wyjaśnił. Poczuła się niezręcznie, więc nie odpowiedziała, opędzając się od psa, który trącał wilgotnym nosem jej nogę. Ty uważaj, młoda dziewczyna, pogroził jej palcem doktore, bo skończysz jak biedna Klara. Przeszedł ją dreszcz. Klara Zach. W odróżnieniu od wiedeńskich nierządnic ta dziewczyna była kimś, kogo Amalia łatwo mogła sobie wyobrazić. Dwórka, taka sama jak ona, a w dodatku najpiękniejsza w całym fraucymerze, o jasnych włosach i anielskiej twarzy. Podobno też, jak mawiano, ulubienica królewicza Kazimierza. Tę makabryczną historię znali wszyscy, choć opowiadano ją potajemnie, aby nie drażnić rodziny królewskiej. Otóż dawno temu ojciec pięknej Klary, szalony rycerz, zaatakował rodzinę królewską i odrąbał mieczem palce czcigodnej i szlachetnej Elżbiecie, babci Jadwigi. Dlaczego to zrobił? Amalia nie zrozumiała, choć starsze dwórki próbowały jej tę rzecz niejasno tłumaczyć. Łączyło się to w jakiś sposób z samym królewiczem Kazimierzem. W każdym razie całą rodzinę Zachów okrutnie ukarano, nie samego rycerza, bo ten zginął z rąk giermków podczasowego zamachu, ale sprawiedliwość dosięgła wszystkich jego bliskich. Brat Klary został rozerwany końmi, a strzępy jego ciała rzucono psom na pożarcie. No, a sama dziewczyna. Och, strasznie było nawet o tym myśleć. Pięknej Klarze wyrwano rozpalonymi szczypcami nos i usta, a potem odrąbano palce u rąk. Także zostały jej tylko kciuki. Potem wsadzono nieszczęsną na konia i obwożono po całym królestwie, aby opowiadała głośno wszystkim o tym, jak kończą zdrajcy. Na koniec ją zabito. No dobrze, ale co to miało wspólnego z niewinnym kłamstwem Amalii? Jej ojciec nie był zdrajcą, tylko bohaterem, który oddał życie za króla i którego wszyscy wspominali z szacunkiem. Wprawdzie Sama Amalia go nie pamiętała, ale dużo o nim słyszała. Doktor chciał ją po prostu nastraszyć. — Nikt nie zrobi krzywdy dziecku, bo coś ukradło — odparła stanowczo. — Nie bądź taka pewna młoda dziewczyna. — Macie, panie, przemoczone spodnie. Visconti spojrzał na swoje obcisłe pludry, na których widniała plama, nie wiadomo od wina czy od moczu. Zmieszał się i natychmiast zakrył plamę dłonią. Chciał coś powiedzieć, lecz właśnie w tej chwili na deskach zwodzonego mostu zadudniły kopyta i chwilę potem w bramie ukazało się dwóch rycerzy ze sztandarami andegawenów haftowanymi w złote lilie. Za nimi na dziedziniec wtoczył się czarny powóz, zaprzężony w szóstkę siwych koni i przystrojony girlandami kwiatów. Amalia słyszała gwar rozmów ludzi, którzy jechali i szli z tyłu. Psy zaczęły ujadać, a z budynków gospodarczych wyszła zaciekawiona służba. Przybył książę Wilhelm, przyszły mąż Jadwigi. Powóz zatrzymał się na środku dziedzińca. Pobiegło tam kilku młodych paziów w żółtych kubrakach i zielonych biretach, aby otworzyć drzwiczki z obu stron. Amalia z zachwytem patrzyła, jak młodzieńcy pomagają wysiąść Jadwidze, która musiała dołączyć do Wilhelma jeszcze na błoniach przed zamkiem, a potem samemu Habsburskiemu księciu. Hedwig wyglądała przepięknie, po prostu cudownie. W zielonej sukni z Adamaszku, z włosami ujętymi w złotą siatkę, prezentowała się jak bogini. Była w wieku amali, ale przewyższała ją wzrostem o pół głowy i można by pomyśleć, że ma już przynajmniej jedenaście lat. Jak zawsze w takich sytuacjach zachowywała odpowiednią minę i postawę, ani nie uśmiechała się głupio, ani nie była przestraszona. Urodzona królowa. Za to Wilhelm wyglądał pociesznie. Na jego widok Amalia poczuła łaskotanie gdzieś w brzuchu i całą siłą woli powstrzymywała się, by nie wybuchnąć śmiechem. Książę był gruby, nie taki jak na obrazku, który nosiła przy sobie Hedwig. Ledwo mieścił się w kaftanie tak opiętym, że chyba nie dało się w nim schylić. Młodzieńcza pucołowata twarz błyszczała od potu, a przystrojony pawimi piórami kapelusz przekrzywił się podczas wysiadania z powozu. Wilhelm miał przepasany u boku jakiś mieczyk, który wyglądał niczym zabawka. Książę sprawiał wrażenie młodszego od Jadwigi, a przecież był od niej cztery lata starszy. Wszyscy zebrali się już na zamkowym dziedzińcu. Amalia rozpoznała powóz biskupa Petara Siklosza, a także pojazdy niektórych baronów. Zrobiło się zamieszanie. Wyprzęgano konie, odganiano psy, ktoś odsuwał z drogi ludzi, aby nie blokowali wjazdu. Amalia szukała nowych twarzy, Niemców ze świty księcia, a także muzykantów i akrobatów. W pewnym momencie natrafiła na spojrzenie Jadwigi. Królewna przesłała jej delikatny uśmiech i Amalia poczuła się szczęśliwa. Wyszehradzki zamek był dużo okazalszy niż prastara siedziba Arpadów w Budzie. Posiadał obszerny dziedziniec, a reprezentacyjne sale oraz komnaty z wysokimi oknami i kasetonowymi sufitami budziły podziw nie tylko wielkością, lecz również nowoczesnym wystrojem. Świętej pamięci król Karol Robert, czcigodny dziadek Jadwigi. Niechaj Bóg ma w opiece jego szczodrą chrześcijańską duszę. Kilkadziesiąt lat temu, wybudował nowe blanki, a także sprowadził najlepszych dekoratorów z Italii, którzy mieli za zadanie tchnąć w te mury europejskiego ducha, godnego chwały Andegawenów. Uczta powitalna rozpoczęła się późnym popołudniem. W olbrzymiej sali jadalnej zgromadziło się tak wielu gości, Iż służba musiała dostawiać ławy z całego zamku. Mimo imponujących rozmiarów wnętrza i otwartych szeroko okien, panował tu zaduch. W powietrzu unosiła się ciężka woń perfum, pieczonego mięsa i przypraw, a także potu. Co ci powiedziała ciotka Czaksy? zaciekawiła się Elżbieta, jedna z młodziutkich dwórek, która siedziała teraz obok Amalii i obierała jabłko. To co zawsze, odparła dziewczynka, że jestem nieznośna, bo jesteś. Amalia prychnęła. Ona po prostu mnie nie lubi. A kogo ona lubi? Boga i królową. No tak. Widziałaś, jaki gruby jest książę? Aha, odpowiedziała z uśmiechem Amalia. Spojrzały w kierunku miejsca, gdzie pod złocistym baldachimem siedzieli Wilhelm i Jadwiga. Nie było to honorowe miejsce, bo to zajmowała królowa wraz ze starszą córką Marią oraz z biskupem Bośni, pośrodku głównego stołu, ale i tak zadbano o to, by młodzi znaleźli się w dyskretnym oddaleniu od reszty biesiadników. Książę wskazywał właśnie palcem na galerię, gdzie muzykanci z zapałem szarpali struny lutni, choć starali się na próżno, Gdyż byli całkowicie zagłuszani przez gwar rozmów. Hedwig potakiwała delikatnie, jakby trochę rozkojarzona. Amali bardzo imponowało, że tamci dwoje są prawie małżeńską parą. Prawie, bo tak naprawdę mieli nią się stać dopiero gdy trochę dorosną, ale przecież zostali już sobie przyrzeczeni. Jakież to było ekscytujące. Wielka miłość. Podobna do tych opisywanych w rycerskich romansach. Nikt nie traktował ich jak dzieci, tylko jak poważnych dorosłych ludzi, tak jak Marię, siostrę Jadwigi, a także jej przyszłego męża, Zygmunta. Oni z kolei mieli władać w Królestwie Polskim na północy, za Karpatami. No, ale ci byli starsi. Maria miała już całe jedenaście lat i czuła się tak dorosła, że traktowała Amalię jak powietrze. Dobrze, że to właśnie ona, zawsze nadąsana i sztywna stąd wyjedzie. Wtedy Jadwiga i Wilhelm będą rządzili całym krajem, całymi węgrami, Austrią, a może i Neapolem, który leży za morzem. Dostaną tyle złota i kosztowności, ile sobie zażyczą a żadna ochmistrzyni nie spojrzy na nich krzywo, bo na ich najmniejszy rozkaz to ona może trafić do celi, aby tam siedzieć o chlebie i wodzie. Amalia niepokoiła się trochę, czy ta dorosłość jadwigi nie sprawi, że ona sama przestanie być potrzebna przyszłej królowej. No bo jak się już ma męża i koronę, to wiadomo, nie traci się czasu na zabawy czy głupstwa. Wtedy trzeba rozkazywać żołnierzom i obdarowywać biedaków, być pobożnym i sprawiedliwym, często rozmawiać z biskupami o Bogu. Ci Niemcy są ładnie ubrani, oświadczyła nagle Elżbieta. Rzeczywiście, wszyscy mężczyźni nosili watowane kubraki, wypukłe na piersi i wąskie w talii, z pięknymi haftami i guzami. Ale Niemki brzydkie Amalia skinieniem głowy wskazała na chudą kobietę, która co róż przystawiała dłoń do ust, aby ukryć zepsute zęby. Nie da się tak na nią, nie wypada. To gdzie się mam patrzeć? Białogłowa winna mieć wzrok skromnie spuszczony, czyli patrz w swoją misę. Na te konfitury? Spytała Amalia, przepędzając natrętną muchę. Udawaj pokorę i skruchę cioteczka na pewno bacznie cię teraz obserwuje. Nawet mnie nie strasz. Wprawdzie nie planowano na wieczór hucznej zabawy, bo z Najtsąbat dochodziły wieści, iż zdrowie króla Ludwika znacznie się pogorszyło. Nie mogło się jednak obyć bez tradycyjnych tańców. Zbyt wiele młodzieży zebrało się na zamku. Tak więc po zachodzie słońca zapalono setki świec, i rozpoczęły się pląsy w takt najmodniejszych katalońskich melodii. Atmosfera się rozluźniła. Goście wstawali od stołów, zbierali się w grupki, wino rozwiązywało języki. Amalia trochę tańczyła, trochę kręciła się po sali, przysłuchując się rozmowom, ciekawa wszelkich wieści ze świata. Niewiele z nich rozumiała, ale niektóre słowa czarowały samym swoim brzmieniem. Jak choćby imię włoskiego poety, petrarka, albo inne, Tochtamysz, miano okrutnego wodza Tatarów, który wiosną tego roku najechał bajkową Moskwę. Mówiono, że pije ludzką krew, część jego ciała obrasta wilcze futro. Niewiele więcej jednak do niej docierało, kiedy tak krążyła od jednych do drugich, nastawiając ucha. Marki zbiega za dziewczętami jak pies za Patykiem, śmiał się jakiś mężczyzna w arabskim zawoju na głowie. Niemożliwy człowiek, a jego małżonka. Powiadam wam, przyjaciele, Avignon nie jest miastem godnym papieży, przekonywał rudobrody Mnich. To prowansalska dziura. Ulice cuchnące, świnie tarzają się w błocie. A Rzym niby lepszy? obruszył się jego rozmówca same pagórki i rumowiska ale to przynajmniej miasto świętego Piotra w paryżu znowu powstanie mówił ktoś za plecami dziewczyny żydzi podjuzają biedotę jeśli studiować to tylko w mąpielie jadwiga bardzo urosła i wypiękniała czy biedny król ludwik ma się już lepiej Uwagi Amalii nie umknęło, że kilka młodych par opuściło salę, zapewne po to, aby móc przebywać ze sobą w intymnym odosobnieniu. To było dla niej dużo bardziej ekscytujące niż polityczne dyskusje, bo zawsze mogło dojść do zakazanych pocałunków. Znała doskonale wszystkie zamkowe kryjówki, więc nie ramyślając się długo, także postanowiła się przespacerować. Na krużgankach panował miły wieczorny chłód, wiał lekki wietrzyk. Ale jak dostrzegła od razu, nic ciekawego się tu nie działo. Weszła więc do części zamku przeznaczonej dla pomniejszych urzędników, gdzie mieściły się głównie zamknięte teraz kancelarie. Pośród tych mrocznych korytarzy lubili zaszywać się młodzi ludzie. Prowadzono remont kilku pomieszczeń, to też pełno było wiader i drabin. Musiała uważać, aby na coś nie wpaść, nie pobrudzić sukni wapnem albo czymś jeszcze gorszym. Niestety, w takich ciemnych zakamarkach goście chętnie opróżniali swoje kiszki i pęcherze. Czasami trudno było przejść, żeby nie wdepnąć w coś cuchnącego. Wokoło panowała cisza, tylko z zewnątrz dochodziły przytłumione odgłosy muzyki. Czyżby nikogo tutaj nie było? Gdzie więc zaszyli się młodzi? Przystanęła zdezorientowana, nasłuchując. Po chwili usłyszała przytłumiony kaszel, dobiegający z sąsiedniego korytarza. A więc jednak najciszej, jak umiała, ruszyła w tamtym kierunku. Po chwili doszły do niej słowa prowadzonej półgłosem rozmowy. Tak więc król puka już do rajskich bram, mówił męski głos. To kwestia dni, najwyżej tygodni. A bośniaczka, jak mnie mama, wzięła sprawy w swoje ręce? Odparła niewidzialna w ciemnościach kobieta. Rozmawiali po niemiecku, w języku, którego Amalia nauczyła się podczas pobytu z Jadwigą w Wiedniu. Ano wzięła. Aż nazbyt skrupulatnie. To znaczy? Mężczyzna odchrząknął. Chcę zmienić jego testament. Żartujecie, panie? Bynajmniej. Odsunie Jadwigę od węgierskiego tronu. Amalia zaczęła szybciej oddychać. Złamił układy z Koszyc? Jakie układy? No przecież Marię wysyłano na Wawel. Nie ma tam mowy o tym, która z córek pojedzie do Krakowa. Początkowo miała to być Katarzyna, no ale zmarło się biedactwu. Teraz bośniaczka szykuje kolejną podmianę. Skąd o tym wszystkim wiecie? Palatyn Gora i ma słabą głowę i długi język. Co za wilczyca. Tron obejmie Maria, ale wiadomo, że to Stara będzie rządzić. Zawsze tego pragnęła. A co z jadwigą? Mężczyzna zaśmiał się niewesoło. A kogo to obchodzi? Może ją wyślą do Austrii, może do Krakowa. To dziecko a królowa nigdy za nią nie przepadała. Przez cały czas trzymała ją w wiedniu. Zakon już wie, zapytała kobieta. Krzyżacy, a któż by inny. Jeśli jeszcze nie wiedzą, to nastąpi to wkrótce. Czyli Wilhelm został oszukany. Na to wygląda. Posłuchajcie, muszę to wszystko sobie poukładać w głowie. Nie spodziewałam się takich wieści. Wieści są pewne. Przemyślcie to i zastanówcie się, co dalej. Wracajmy, bo zauważą naszą nieobecność. Rozliczymy się jak zawsze. Amalia z wrażenia nie mogła się poruszyć. Wiedziała, że podsłuchała właśnie rozmowę, której nie powinna była usłyszeć. Serce biło jej mocno w obawie przed tymi dziwnymi ludźmi. Co zrobią, jeśli ją zauważą? I dlaczego mówili takie cudaczne, niepokojące rzeczy? Jadwiga zostanie odsunięta od węgierskiego tronu, usłyszała zbliżające się kroki. Rozdział drugi Litwa. Na godzinę przed świtem, Milda obudziła się z kolejnego koszmaru, jednego z tych, które nawiedzały ją niemal każdej nocy, odkąd przybyła z bratem do Wilna. Znowu śnił jej się potworny wąż, oślizły i oblepiony jakby rzecznym mułem, z szeroko otwartym pyskiem, zmieniający się nagle w twarz brodatego rycerza z blizną przecinającą czoło. Rozpoznałaby tę twarz nawet na końcu świata. A przecież chciała o niej wreszcie zapomnieć, na zawsze wymazać ją z pamięci i ze snów. Dlaczego ten rycerz tak uporczywie do niej powracał niczym jakiś nocny demon? Czy nie wystarczyło mu, że zamordował wszystkich innych w wiosce? Czemu nie chciał dać jej spokoju? Przez jakiś czas leżała w ciemnościach, spocona i rozedrgana. Próbując powrócić do rzeczywistości, jak najszybciej uwolnić się od tego przerażającego widoku półczłowieka, półwęża. Bała się zasnąć ponownie, aby znów jej się nie ukazał. Kiedy przebudziła się na dobre z ulgą, uświadomiła sobie, że nadchodzi świt. Za przepierzeniem oddzielającym część sypialną od reszty domu słychać było cichą krzątaninę. To Ina, żona jej brata Warnasa. Szykowała się do rozpoczęcia dnia. Milda poczuła zapach palącego się już ognia i usłyszała szelest wkładanych na białą koszulę sukien. Przez kilka pierwszych dni, zanim Warnas wydzielił dla siostry kąt do spania, dziewczynka obserwowała poranną toaletę swojej bratowej, więc teraz już mogła wszystko łatwo sobie wyobrazić. Niemal widziała płynne, taneczne ruchy Iny, jakby młoda kobieta odprawiała jakiś tajemniczy rytuał. Najpierw pierwsza suknia z długimi rękawami, a na to wierzchnia, ciemna, luźna, bez rękawów. Pod nią Ina zapinała wokół talii skórzany pasek, przy którym wisiał woreczek ze wszystkim, czego młoda kobieta mogła potrzebować w gospodarstwie w ciągu dnia. Wysoka, smukła jak to pola, ina nie była wprawdzie skończoną pięknością, jednak miała przyjemną, stale uśmiechniętą twarz z uroczymi dołeczkami w policzkach. Chwila ciszy, a po niej skrzypnięcie deski w łóżku. Pewnie ina skończyła już wkładać obie szaty oraz wiązany w pasie fartuch i usiadła, żeby wciągnąć na nogi wełniane pończochy. Przytrzymywane opaskami pod kolanami, oraz buty. Piękne, z wyprawionej skóry, związane długimi rzemykami wokół łydki. Teraz tylko pozostawało spleść długie jasne włosy w warkocze, zwinąć je w węzełki nad uszami, żeby nie przeszkadzały podczas pracy, przewiązać płócienną przepaskę nad czołem i przypiąć do niej chustę z cienkiego białego płótna. To potrwa kilka chwil. Milda przewróciła się na bok na swoim skromnym sienniku. Nie chciała przeszkadzać i nie. Postanowiła poczekać, aż bratowa wyjdzie z izby, żeby oporządzić zwierzęta. Po śniadaniu miały razem jak co dzień iść do chorych w pobliskich chatach. Ina potrafiła leczyć i znała się na ziołach jak mało kto. Obiecała nauczyć Mildę wszystkiego, co się wiąże z ziołami i lecznictwem. Nie śpisz już? Dziewczynka usłyszała jej głos dochodzący z izby. Słyszę, jak się wiercisz. Milda mruknęła tylko. Złe sny? wypytywała ją Ina. Aha. Rozległ się szmer lekkich kroków i młoda kobieta stanęła koło posłania, na którym leżała Milda. Suknia Iny była tylko bielejącą plamą w przedrannym mroku. Znowu on? spytała z troską w głosie. Był wężem. Miał pysk węża? Raz węża, a raz swój. To tylko sny. Ina podeszła do siennika, przykucnęła i pogłaskała milde po głowie. Jesteś cała mokra, zauważyła. Już mi lepiej. Pamiętaj, to tylko sny. Coś nieprawdziwego. Teraz to wiem, ale kiedyś pie wszystko wydaje się bardzo prawdziwe. Posłuchaj. Ten morderca już nic ci nie może zrobić. Jest daleko stąd. A w dodatku, Varnas i ja Cię chronimy. Wiem. No i nasze duchy opiekuńcze. Na zewnątrz rozległo się pianie koguta. My też mieliśmy duchy opiekuńcze, a nawet węża w numie odparła kwaśno Milda ale nie pomogły. I nawet westchnęła. Zło musiało być od nich silniejsze powiedziała cicho. Milda nie wspomniała o jastrzębiu, którego przygarnęła. Była teraz pewna, że to z jego powodu zdarzyło się tamto wielkie nieszczęście. Nie chciała, by Warnas zaczął ją obwiniać. — Ale nasze duchy są silniejsze, bo mieszkają bliżej świątyni — przekonywała ją Ina. — Tamten nie wróci po ciebie. — Już raz go przechytrzyłaś, pamiętasz? — Jak to? — Udało ci się go oszukać, malutka. Milda usiadła na posłaniu. — Naprawdę? — spytała. — Tak. Okazałaś się przecież sprytniejsza niż oni. To prawda, udało jej się wtedy oszukać zakonnych rycerzy, ukryć się przed nimi. Schowała się w tej samej dziupli, w której trzymała rannego jastrzębia. Wskoczyła do środka, nie namyślając się, kiedy tylko zbrojni zaatakowali wioskę i przycupnęła obok klatki. Musiała słuchać krzyków rozpaczy skulona i zdrętwiała ze strachu ze świadomością, iż nic nie może zrobić. Nie miała skąd wezwać pomocy. Najbliższa osada znajdowała się za rzeką. Trzeba tam było płynąć łodzią. Zresztą, tamtejsi mieszkańcy i tak by nic nie poradzili. Nie mieli ani takich mieczy, ani takich stalowych koni. Mildzie nie pozostało nic innego, jak siedzieć w dziupli i zaciskać powieki. To wszystko wydarzyło się tak nieoczekiwanie, a ją ogarnęło takie przerażenie, że trudno było jej pojąć, co właściwie się dzieje. Niejasno uświadamiała sobie, że jej rodzice na pewno nie żyją, ale ta myśl wciąż jeszcze nie potrafiła do niej dotrzeć z całą wyrazistością. To miało nastąpić dużo później. Na razie drżała na myśl, iż ten straszny człowiek z brodą zajrzy do otworu w pniu i ją odnajdzie. Wrzaski, płacz i dudnienie kopyt zdawały się trwać całą wieczność. Cisza nastała dopiero późno w nocy. Wtedy też Milda poczuła drażniący zapach dymu. Paliło się. Oczy miała już otwarte i widziała docierającą z zewnątrz krwawą łunę. Ta poświata, w połączeniu z martwą, ciszą, zakłócaną tylko trzaskiem ognia, wydawała się jeszcze straszniejsza niż poprzedni zgiełk. Albowiem wszystko to oznaczało, że nastąpił koniec i nie ma żadnej nadziei. Kiedy nad ranem, zmarznięta i zesztywniała od siedzenia w niewygodnej pozycji, odważyła się w końcu wyjść ze swojej kryjówki, wszędzie unosił się swąd spalenizny. Ruszyła ostrożnie w stronę wioski. Już z daleka widziała poczerniałe chaty i unoszący się nad nimi dym, niesiony przez wiatr w kierunku rzeki. Nad zabudowaniami krążyły całe chmary kruków i wron. Obok łaźni natknęła się na pierwsze trupy. Nie byli to jej rodzice. Od razu rozpoznała synów Kowala. Mieli w rękach jakieś kije pewnie próbowali się bronić. Leżeli teraz w kałużach ciemnej krwi, rozpłatani, z sinoniebieskimi wnętrznościami na wierzchu, wpatrując się w niebo szklistymi oczami. Im bliżej była wioski, tym więcej napotykała martwych, poskręcanych ciał, mężczyzn, kobiet i dzieci. Wciąż trzymała się kurczowo nadziei, że matka, ojciec, bracia i siostry żyją, że udało im się schronić w lesie i zaraz wrócą, aby jej szukać. Ale nadzieja prysła, gdy dziewczynka dotarła nad brzeg rzeki, gdzie wczoraj świętowano zaślubiny. Na stołach i pod nimi leżały trupy niemal wszystkich uczestników wesela. Ojciec siedział oparty o pień drzewa, ze spuszczoną głową i wyglądał, jakby się zdrzemnął. Ale gdy Milda podeszła bliżej, dostrzegła, że jego koszula była cała ciemna od krwi, a twarz stężała i niemal obca. Obok pomostu znalazła martwą matkę chroniącą własnym ciałem najmłodszego syna, czteroletniego Kiejstuta. Niestety nie zdołała go uratować. Alanka i jej świeżo poślubiony mąż leżeli nieopodal, w przybrzeżnej wiklinie, twarzami do ziemi, z włosami zlepionymi krwią. W tej chwili Milda nic nie czuła. Wydawało jej się, że porusza się we śnie że nic z tego co widzi nie jest rzeczywiste, nawet nie mogła płakać. Odnalazła ciała kolejnych bliskich jej osób: trzej starsi bracia, dwie żony jej ojca i ich dzieci, wujowie, sąsiedzi, wszyscy okrutnie okaleczeni, trudni do rozpoznania. Wydawało jej się, że wśród zabitych nie dostrzegła wszystkich osób zaproszonych na wesele. Niektórzy z gości musieli więc przeżyć. Zaczęła żałośnie nawoływać, ale nikt jej nie odpowiedział. Wyglądało na to, że tamci albo uciekli w głąb puszczy, albo uprowadzili ich krzyżacy. Wokół panowała martwa cisza, wszędzie snuł się dym z dopalających się domostw. Smród spalenizny zatykał oddech. Jakiś przerażony pies śmignął pod nogami mildy, omal jej nie przewracając, i jak oszalały, pognał przed siebie. Usiadła na przybrzeżnym głazie i dopiero wtedy zaczęła rozpaczliwie płakać. Wreszcie uświadomiła sobie cały ogrom nieszczęścia. Nie miała już rodziny ani domu. Cały jej świat w przeciągu jednej nocy obrócił się w popiół. Wstrząsana szlochem wpatrywała się niewidzącym wzrokiem w rzekę, która płynęła tak jak zawsze obojętna i spokojna, jakby nic się nie wydarzyło. W zaroślach trzepotały ptaki, pośród głazów zbierał się korzuch piany wszystko było takie samo jak zwykle. A jednocześnie inne. Przerażająco obce. Siedziała tak do południa. Słońce paliło mocno, a żar potęgowały tlące się jeszcze zabudowania. Ukryła się w cieniu drzew. Nie miała pojęcia, co ma teraz zrobić i gdzie się podziać. Najrozsądniej byłoby przeprawić się przez rzekę do sąsiedniej osady, jednak nie potrafiła zrobić tego sama. Zawsze to ojciec albo starsi bracia sterowali łodzią. Rzeka była głęboka i niebezpieczna, pełna zdradliwych wirów, podobno zamieszkana przez zielonowłose rusałki, które wciągały ludzi w lodowatą, pozbawioną powietrza toń. Teraz ta rzeka odcinała ją od świata. Milda musiała poczekać na innych. Wcześniej czy później, mieszkańcy tamtej osady dostrzegą dym, może już w nocy widzieli ogień. A może się boją? Może krzyżacy ich również napadli i zabili? Wciąż oszołomiona, na sztywnych nogach ruszyła do dziupli. Nie wiedziała, czy jastrząb był już zdolny latać samodzielnie, ale nie mogła go przecież zostawić w klatce na pewną śmierć. Na szczęście oswobodzony ptak poderwał się niezgrabnie kilka razy w powietrze, aż w końcu odleciał z ciężkim łopotem skrzydeł. Odetchnęła z ulgą, wiedząc, że sam da sobie już radę. Ona też powinna była ruszyć do puszczy. Nie mogła tak siedzieć pośród tych zgliszczy i ciał. Musiała odnaleźć kupiecki trakt a potem dotrzeć do stolicy, do Warnasa. On jeden jej pozostał. Zaopiekuje się nią i będzie wiedział, co robić. Jest wojownikiem kniazia, uratuje ją i zabije brodacza. Powinna iść do Wilna. Uczepiła się tej myśli, która wreszcie nadała kierunek jej działaniom. Pamiętała, jak kiedyś dziadek mówił jej, że aby dotrzeć do traktu trzeba iść cały dzień lasem w górę rzeki, że trzeba trzymać się jej brzegu. Tyle musiało jej teraz wystarczyć. Wróciła do stołów i schowała do węzełka trochę jedzenia, które wciąż tam leżało. Zapakowała tyle, ile zdołało się zmieścić i, nie oglądając się za siebie, wciąż pochlipując, wyszła z osady. Po chwili zagłębiła się w prastary las. Olbrzymie dęby i buki, posępne świerki i wysmukłe jodły niemal nie dopuszczały tu promieni słonecznych. Musiała się spieszyć, jeśli chciała dotrzeć do traktu przed zachodem słońca. Aż do późnego popołudnia przedzierała się przez wysokie trawy, paprocie, głuk, ciernie i jałowiec. Jej twarz oblepiały pajęczyny, w sukienkę i włosy wczepiały się ostre gałązki, ale się nie zatrzymywała. Napędzał ją strach, że noc zastanie ją w środku puszczy, a w ciemnościach roi się od wilków i złych duchów. Tak więc uparcie szła naprzód, potykając się o kopce mrowisk i próchniające pnie zwalonych drzew. Oszczędzała jedzenie, bo zdawała sobie sprawę, że później samymi korzonkami i jagodami nie posili się za bardzo. Dotarła do traktu o zachodzie słońca. Była tak wyczerpana, że nawet nie pamiętała, kiedy zasnęła w jakiejś jamie przy samej drodze. Musiała się tam przecież położyć, a przedtem przygotować legowisko. Ale później, gdy się nad tym zastanawiała, nie potrafiła sobie przypomnieć żadnych działań ani myśli, które im towarzyszyły. Wreszcie ogarnęła ją całkowita ciemność, przynosząca chwilowe wyzwolenie od koszmaru. Całą poprzednią noc spędziła w dziupli, nie przespawszy ani chwili. Bladym świtem obudziło milde parsknięcie konia. Męski, jakby znajomy głos przebił się przez jej zamroczenie. Króliczku! Jako parzona poderwała się z posłania z suchych igieł, przestraszona i wciąż półprzytomna, przekonana, że odnalazł ją brodaty krzyżak. Milda? Ponownie usłyszała ten sam głos. Jeździec zbliżył się z chrzęstem uprzęży, a jego sylwetka nabrała wreszcie wyrazistości. Warnas? pomyślała Milda. Króliczku. Brat nazywał ją króliczkiem, bo śmiesznie poruszała nosem, kiedy była zła. Warnas. Chciała krzyknąć, ale wydała z siebie tylko bezgłośne westchnienie. Co? Co ty tutaj robisz? Patrzył na nią uważnie z wysokości siodła. Chyba nie dowierzał własnym oczom, jakby spotkał na drodze ducha. Szybko jednak początkowe zdziwienie na jego twarzy ustąpiło miejsca zrozumieniu i przestrachowi. Pobladł, wciąż wpatrując się w siostrę, umorusaną w poszarpanej odświętnej sukience, patrzącą nań przerażonym spojrzeniem zaszczutego zwierzątka. Zanim jeszcze cokolwiek mu powiedziała, pojął. Że w osadzie wydarzyło się coś strasznego. Następne dni i tygodnie przebiegały jakby poza jej świadomością. Towar nas działał, a ona posłusznie mu towarzyszyła, jak bezwolny psiak kręcący się pod nogami pana. Pamiętała powrót do osady, a potem podróż łodzią do sąsiedniej wioski. Gdzie brat namówił ludzi, aby pomogli mu w pochówku zamordowanych. Widziała pogrzebowe stosy, na których płonęły rozkładające się już zwłoki. Warnas nie rozpaczał, nie płakał, cały czas milczał, a jego twarz nie wyrażała żadnych uczuć. Powiedział jej tylko, że spóźnił się na wesele ponieważ jego koń okulał w drodze i cały dzień zajęło mu znalezienie wioski w której mógł go wymienić potem zabrał ją do wilna niewiele pamiętała z samej podróży także pierwsze wrażenie jakie wywarła na niej stolica zatarło się w jej pamięci dopiero później zaczęła na nowo odkrywać świat swój nowy dom i jego otoczenie Ułatwiła jej to Ina, żona Warnasa, miejscowa zielarka i uzdrowicielka, która od razu otoczyła milde, czułą opieką. Warnas pozostawał zamknięty w sobie, ponury i drażliwy, więc w tym pierwszym okresie pobytu w stolicy to właśnie Ina czuwała nad dziewczynką, starając się jak umiała przywrócić ją życiu. Zabierała Mildę ze sobą na wędrówki po mieście, aby ta nie miała czasu na myślenie i wspomnienia, chciała oszołomić ją gwarem, różnorodnością nowego miejsca. Główne miasto, wciśnięte między rzeką Wilią a wpadającą do niej rzeczuką Wilną, tworzyło jakby wielką warownię, w której znajdowały się mieszkania książęce i dworskie gmachy. Stał tam olbrzymi posąg Perkuna i wieża, z której kapłani przemawiali do ludu, a na świętej łące wznosiła się świątynia z płonącym wieczystym ogniem z niczem. Po tej samej stronie rzeki, na zachód od zamku, zieleniał święty gaj na łukiszkach, a po wschodniej stronie przycupnęły skromne chaty, podobne do numy, w której Milda mieszkała z rodzicami. To właśnie tutaj mieściła się chata Warnasa, Postawiono ją niedaleko zamku i należała do tych bogatszych. Książę dbało o swoich ludzi, zwłaszcza o tych, którzy byli mu wierni. Na południe od nadrzecznej części miasta, wśród pól, rozległych łąk i ogrodów, leżało kilka wiosek z drewnianymi domami, bez murów obronnych i bez ulic. Była to chrześcijańska połowa Wilna, zaludniona głównie przez Niemców i Rusinów. Z wielkim, otoczonym palisadą dworcem kupieckim, gdzie handlowali przede wszystkim przybysze z Wrocławia, Inflant i Prus. To wszystko oszałamiało dziewczynkę, która do tej pory nie wychylała nosa ze swojej rybackiej osady. Hałas, zapachy, przeróżne twarze, ubiory, dziwaczna mowa, turkot wozów, śpiewy dobiegające z gospod. Towarzyszyła nie podczas wizyt u chorych, zaglądając do nędznych chat, a czasami do bogatszych dworów, gdzie poznawała coraz to nowych ludzi. Przy okazji pilnie uczyła się wszystkiego, co mogłoby przydać jej się kiedyś w życiu. W krótkim czasie poznała działanie większości rosnących w borach i na łąkach roślin oraz sposoby ich stosowania. Znała nie tylko ich lecznicze właściwości, ale i wiedziała, które z ziół mogą sprowadzić śmierć. Te przede wszystkim musisz znać, odpowiadała Ina, gdy dziewczynka pytała, po co jej taka wiedza. Powinnaś umieć rozpoznawać ich działanie i wiedzieć, jak pomóc cierpiącemu w przypadku zatrucia i jak samej uniknąć niebezpieczeństwa. W natłoku zajęć i nowych rzeczy udawało jej się na ogół nie myśleć na co dzień o tym, co przeżyła w rodzinnej wiosce. Ale nocami nocami strach powracał. Udało mi się wtedy ukryć, przyznała teraz rację Inie, siedząc na posłaniu, podczas gdy z zaprzesłoniętego przezroczystą zwierzęcą błoną okna przebijał pierwszy poranny blask. Jednak on ciągle próbuje mnie odszukać. Zapomniał o tobie, malutka, ale ja nie zapomniałam o nim. Warnas go zabije? Na pewno. Jeśli nie, to ja to zrobię, jak dorosnę. Dobrze, już dobrze. Wstawaj. Z zewnątrz dobiegały niewyraźne odgłosy ludzkich rozmów i codziennej krzątaniny. Ponownie zapiał kogut, rozgdakaby się kury, słychać było nawoływania i głośne śmiechy. Dziewczynka wstała, umyła się w cebrzyku i ubrała. Godzinę później szły wraz z Iną w kierunku najuboższej części Wilna. Obie trzymały wiklinowe kosze, do których zapakowały potrzebne zioła i mikstury. Dzisiaj miały odwiedzić kobietę, która powinna już urodzić. Poprzedniego dnia wyglądało na to, że dziecko jest w drodze, ale akcja nagle się zatrzymała. To częste, tłumaczyła Ina dziewczynce, kiedy mijały zarośnięte chwastami podwórka, po których chodziły świnie, kury i zdziczałe psy. Czasami tak bywa i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Nie tym się martwię, a czym? Tym, że ta kobieta niedawno urodziła córkę. To źle? Rodziła już trzykrotnie i za każdym razem była to dziewczynka. Milda przystanęła na wąskiej dróżce, żeby odgonić obszczekującego je za jadle chudego kundla. Nie widziałam tam żadnych dzieci. Urodziły się martwe? Nie, Ina posępniała. Nie słyszałaś o tym, że niektórzy ubodzy topią nowo narodzone dziewczynki, bo są one dla rodziny bezużyteczne? Chłopcy to co innego. Oni dadzą sobie sami radę w życiu, ale córki. Zwłaszcza jak im się nie znajdzie potem mężów, są tylko obciążeniem i dodatkową gębą do wyżywienia. Nie. Milda aż zadrżała ze zgrozy. U nas takie rzeczy nigdy się nie zdarzały. To straszne. Bo u was nie było takiej biedy jak w innych rodzinach. U biedaków każdy, kto jest jakimś obciążeniem, musi umrzeć. To samo dotyczy dzieci chorowitych, kalek, czy też niedołężnych starców. Milda uświadomiła sobie nagle, że nie widziała w swojej wiosce żadnych kalekich dzieci. Niezdolnych do samodzielnego życia starców też było raczej niewielu, potrząsnęła głową, żeby odegnać straszne przypuszczenia. Chcesz powiedzieć, że ten człowiek utopił własne dzieci, bo były dziewczynkami? Tak mildo. Takie właśnie jest życie, okrutne i bezwzględne. Kiedy dochodziły do chaty, przypominającej bardziej szałas niż dom, usłyszały krzyki rodzącej. Wewnątrz panował półmrok rozjaśniany nieco dwoma okrągłymi otworami. Szeroka jama, w której płonęło ognisko, obłożona była kamieniami służącymi za ławy i stół, a w głębi na słomie leżała zmęczona i wyraźnie słabnąca coraz bardziej kobieta. Rodziła już drugą dobę. Na widok wchodzących spojrzała na niebłagalnie, i na odwróciła wzrok. Wiedziała, że jeśli tamta znów urodzi córeczkę, niewiele będzie mogła zrobić. Może jedynie zdoła uprosić jej męża, żeby tym razem darował życie dziecku. Przecież mogą już nie mieć następnych. Mężczyzna wyszedł przed chatę. Żeby tam poczekać na koniec porodu. Wydawał się zniecierpliwiony i zmęczony pewnie jęki żony nie pozwoliły mu się wyspać. O dziewczynie nawet mi nie mówcie, mruknął do nich. Włajcie tylko przy chłopaku. Tymczasem wydarzenia nabrały tempa. Kobieta krzyknęła przeraźliwie i nagle dziecko wyskoczyło z niej wprost na ręce iny. Chłopiec. Wyszeptała z trudem, usiłując się podnieść. — Błagam, niech to będzie chłopiec. Ina triumfalnie podniosła krzyczącego w niebo głosy noworodka tak, żeby matka mogła go dokładnie obejrzeć. — Sama zobacz, czy tak wyglądają dziewczynki! — położyła dziecko na piersi wymęczonej, ale szczęśliwej matki. — Poczekamy jeszcze na łożysko i można będzie wołać męża — powiedziała do Mildy. — Na razie niech sobie jeszcze poczeka w niepewności. W drodze powrotnej do domu Milda była milcząca i zamyślona. Dopiero teraz docierało do niej, jak niewiele wiedziała o życiu, chroniona przez kochających rodziców i przyjaznych ludzi wokół. Nie miała zbyt wielu przyjaciółek, ale nigdy się nad tym nie zastanawiała. I tak zawsze wolała być sama, a jeśli już potrzebowała towarzystwa, to wybierała chłopców, z nimi było ciekawiej. Mijały ostatnie biedne chaty tej części wilna. Krzątający się przed nimi ludzie pozdrawiali z daleka inę, widać, cieszyła się tu dużą sympatią i zaufaniem. O tym drugim świadczył fakt, że niektórzy podbiegali bliżej, żeby poprosić ją o drobną poradę albo pochwalić się efektami jej leczenia. Ina była jedyną osobą, na którą ci biedacy mogli liczyć w potrzebie. Nie mieli czym opłacić medyków. Kiedy wyszły na olbrzymi plac, gdzie sprzedawano bydło, zobaczyły nadjeżdżający z naprzeciwka zaprzężony w trzy kare konie kupiecki wóz, którym powoził potężny mężczyzna z długą, jak u siwą brodą. Odsunęły się trochę, by zrobić mu miejsce, a woźnica podziękował ruchem dłoni, przyjaźnie uśmiechnięty. Ina odpowiedziała mu roztargnionym uśmiechem, Lecz nagle wyraz jej twarzy się zmienił. Przystanęła ze strachem w oczach. Milda zatrzymała się również, nie wiedząc, co się stało i w tym momencie dostrzegła, iż spojrzenie mężczyzny, kiedy je mijał, także było już inne. Spoglądał na inę badawczo. I chociaż jego usta wciąż się uśmiechały, pojawiło się w tym uśmiechu coś drapieżnego i złowrogiego, coś, co sprawiło, że dziewczynce zrobiło się zimno. Był ubrany jak kupiec i właściwie nie miał w sobie nic szczególnego, a jednak biła od niego jakaś dziwna aura. Wóz wypełniony pobrzękującym żelastwem minął je, a Ina, powoli jakby we śnie, Odwróciła się za nim i stała tak, póki nie zniknął za zabudowaniami. Była śmiertelnie blada. Kto to był? Spytała przestraszona dziewczynka. Ten człowiek patrzył na ciebie, jakby cię znał. Nikt ważny. To dlaczego pospieszmy się? Przerwała jej Ina. Chwyciła dziewczynkę za rękę i szybkim krokiem ruszyły w kierunku domu. Rozdział trzeci Wyszehrad Z powodu choroby i nieobecności króla na zamku panowała napięta atmosfera. Zazwyczaj podczas wizyt księcia Wilhelma bawiono się hucznie, zdaniem biskupów aż nazbyt hucznie. Tym razem jednak należało odrobinę powściągać młodzieńcze temperamenty. Tak więc na zajutrz, po przybyciu w Orszaku, z samego rana... Odbyła się w zamkowej kaplicy długa msza w intencji władcy, a następnie uraczono towarzystwo budującymi, choć niemiłosiernie nudnymi, przedstawieniami żywotów świętych, odegranymi na zamkowym dziedzińcu. Wprawdzie na popołudnie zaplanowano skromny turniej rycerski, tylko dla młodzieży i bez prawdziwych walk. Ale wyglądało na to, iż nawet w tej formie nie dojdzie on do skutku, ponieważ niebo było zachmurzone i zanosiło się na deszcz. Ponury i senny nastrój towarzyszył wszystkim do obiadu. Na szczęście potem wyszło słońce, przynosząc nadzieję, że ów dzień może nie będzie całkiem stracony. Amalia nie mogła sobie znaleźć miejsca. To, co usłyszała poprzedniego wieczora na korytarzu prowadzącym do królewskich kancelarii, wciąż rozbrzmiewało w jej uszach i czuła, że koniecznie musi się z kimś podzielić swoją wiedzą. Tyle, że nie wiedziała z kim. Z królewną? Wykluczone. Po pierwsze, Jadwiga była teraz niedostępna. Natrętny Wilhelm nie odstępował jej na krok, zatem istniały niewielkie szanse na rozmowę w cztery oczy. Po drugie, Hedwig zapewne i tak by Amalii nie uwierzyła. Zresztą, nie oszukujmy się, nikt by jej nie uwierzył. Była tylko niegrzecznym dzieckiem, a te sprawy należały do tajemniczego i groźnego świata dorosłych. Dziewczynka musiała walczyć z pokusą, by nie wygadać się przed innymi dwórkami. Bała się, że ci dziwni ludzie, których podsłuchała, Mogą ją rozpoznać. Na szczęście udało jej się czmychnąć w ostatniej chwili i nie wpadła w ich ręce, lecz po ordynarnych przekleństwach mężczyzny domyśliła się, iż ją usłyszeli. Poznała ich sekrety, to też musieli być na nią bardzo, ale to bardzo źli, a to oznaczało problemy. Do czego byli zdolni, skoro tak pogardliwie mówili o królowej i królewnie Jadwidze? Takich ludzi nazywano zdrajcami, i najczęściej wieszano albo rozrywano końmi. Trzymała więc język za zębami, co przy jej usposobieniu okazało się prawdziwą torturą. Zwłaszcza, że dosyć szybko przyszło jej stanąć twarzą w twarz z Jadwigą. Po obiedzie, jak każdego popołudnia w ciągu ostatniego roku, Amalia miała lekcję gry na lutni z mistrzem z Neapolu Giovannim Kiesą. Było to dosyć niespotykane, ponieważ gra na instrumentach stanowiła raczej domenę mężczyzn, kobiety zwykle uczyły się śpiewu i to najczęściej kościelnego. Tyle, że Amalia, jak to Amalia, robiła wszystko po swojemu i gdy tylko ujrzała Włocha grającego na lutni, natychmiast poprosiła, żeby pozwolono jej brać u niego lekcje. Nie bez znaczenia było to, że młody muzyk odznaczał się typowo południową urodą i wdziękiem, a jego długie, zręczne palce zachwycały wszystkich na dworze. Uzyskała więc zgodę, a i sam mistrz Giovanni nie miał nic przeciwko temu, więc Amalia z zapałem zgłębiała tajniki gry. Lutnia miała kształt gruszki. Wypukłe pudło rezonansowe i wykonano ją ze świerkowego drewna. Ozdobiona piękną rozetą, sama w sobie przyciągała wzrok, ale kiedy dotknęło się jej strun, zmieniała się w przedmiot magiczny to znaczy, kiedy strun dotykał neapolitańczyk bo pierwsze próby jego uczennicy raczej raniły uszy. Gra na tym instrumencie okazała się trudniejsza niż Amalia przypuszczała. Prawa ręka to jeszcze nic, bo Amalia posługiwała się już gęsim piórem. Gorzej było z lewą i na początku biedaczkę bardzo piekły opuszki palców, mimo że podwójne struny na szyjce instrumentu zrobiono nie z jelit, lecz z jedwabiu. Także nadgarstek cierpiał przy częstych zmianach pozycji dłoni. Mimo to zaciskała zęby i nie poddawała się. Mistrz rzadko ją chwalił, a zwykle napominał. Dłoń swobodna, łokieć swobodny, instruował, krążąc wokół grającej jamali, odziany w szkarłatny kubrak i spodnie podkreślające jego szczupłą, zgrabną sylwetkę. I nie wolno się przy tym pocić. To musi być naturalne. Łatwo powiedzieć. Kiedy ma się palce tak długie jak boski Giovanni, jej drobna dłoń z trudem radziła sobie z najprostszymi pozycjami. 'Staram się,' odpowiadała. Nie staraj się, tylko rozluźnij. Płyń swobodnie, dotykaj strun niczym wiatr.' Dzisiaj Giovanni raczej tylko siedział i słuchał. Amalia odgrywała akompaniament do neapolitańskiej piosenki. A reszta dwórek śpiewała przy okazji haftując. Piosenka była wesoła i skoczna, i wszystkie dziewczęta miały znakomity humor. Nawet sam Mistrz nie narzekał, patrząc w rozmarzeniu w okno, jakby odżyły w nim wspomnienia rodzinnych stron. W takich chwilach Amalia lubiła sobie wyobrażać, że ona i jej przyjaciółki są Syrenami wabiącymi śpiewem żeglarzy naturalnie pomijała krwiożerczą stronę tej historii.